różnie to bywa, tak? No, są sytuacje stresujące, nie wiem, jakbym się zachowała, ciężko mi jest jakby powiedzieć, jakbym się zachowała w takiej sytuacji. Teraz jestem w stanie powiedzieć, że tak, ale jak się zestresuję, tak, zależy też od sytuacji, no ciężko mi jest powiedzieć. Chyba nie. Tyle co na prawo jazdy, to miałem tam takie szkolenie, no ale to nie. Nie chciałbym krzywdy zrobić. Wolałbym, żeby ktoś bardziej doświadczony to robił. Poza studiami nie. Też nie. A bał się tam takie informacje dzielić? Czy ja wiem? Czy zależy w jakim zakresie, prawda? Nie, trudno powiedzieć. A pierwszej pomocy takiej pierwszej pomocy... Pierwszej pomocy, jako pierwszej pomocy. Znaczy, no trochę bym się bał pewnie, na pewno. Trochę bym się bał, no. Powinni zrobić kurs korzystania z nich, bo tak to w niepowołanych ręcach to jest niebezpieczne. Czy... W defibrylatorze jest to, że on sam mówi, co masz robić, po kolei. A, no to fajnie bardzo. No to przyczyni się, że komuś się zatrzyma akcja serca, to ucieli się pierwszej pomocy. No może tak, ale nie przeszedłem żadnego kursu, więc nie jest to profesjonalne w żaden sposób. Więc nie wiem, no czasami można zaszkodzić w jakiś sposób, na pewno nie... No bardzo trudna sytuacja, bardzo trudna sprawa. Nie wiem, pewnie bym wzywał pomoc profesjonalną, no ale w międzyczasie też należy udzielić pomocy. Pewnie bym pytał o jakiegoś lekarza, bądź pielęgniarza, czy pielęgniarkę w pobliżu. Nie wiem. Mieliśmy w szkole szkolenie z pierwszej pomocy, ale nie wiem, ile pamiętam tak w praktyce. A czy nie bałaby się pani udzielić takiej pomocy? Na pewno jakbym zobaczyła, że ktoś potrzebuje pomocy, starałabym się mu pomóc, a potem wzięłam karetkę.